Hej, hej, witam was w kolejnym odcinku Simsów, tym razem wujka Gerwazego i jego rodziny. No i do wujka zaglądamy już w południe, mamy godzinę 12:10. Jak widać, Laura jeszcze czyści mebelki dziecięce, żeby ludzie tutaj nie zaczęli gadać, że ona ma syf w chacie. A najmłodsze dzieciaki będą obchodzić już dziś urodzinki. Wszystko z nimi dobrze, tak więc wujek jest już przygotowany do tego, żeby tylko zasiąść na klopie i następnie zapraszać gości. Laura jakąś gotóweczkę przyniosła do domu, a mianowicie po... A, jej mama Eleonorka, niestety. Nasza kochana Eleonorka stara umarła. Bardzo ogromna przykrość. Wujek zaczyna od razu zapraszać swoją własną rodzinę. Przemo, Boże, jaki masz problem? Zbijak czy noga? Dawaj nogę. No Kamil jest akurat w szkole, także on dopiero później, co nie? No tak, to jest logiczne, Przemo też jest przecież w szkole. Mamy tutaj następnie Mariolkę. Ona też może z mężem by przyszła. Nie no, matka roku. Ona daje mu takie zepsute mleko. Po prostu matka roku. Połóż tego swojego synka, trzeciego już, Jureczka. A wujek zaprasza dalej następne osoby. Niech będzie to jeszcze Anka. Ale ona już odmawia przyjścia, już za bardzo się pogniewała. Ta pani nam sprząta śmieci? Beatka? Nie no, fajnie, miło i przyjemnie ogólnie. Nie mam nic przeciwko. Lina? Też niestety jest nieobecna, więc przyjdźmy. No, wyjdzie na to, że jedynie rodzina do wujka tutaj się wybiera. W ogóle dlaczego założyłeś kurtkę wujku? Puść kurtka, wujas. Laura już położyła Jureczka, tak więc wypadałoby, żeby podać jakieś drugie śniadanko dla tych gości, bo z pewnością zaraz będą głodni. Niech przyjdzie też Florencja. Przemek przyprowadza taką dziewczynę z popaloną twarzą. No fajnie, że jest tolerancyjny, nie? Jezus, jaka spalenica. Nie wiem, czemu oni chodzą w kurtkach, naprawdę. Dziwne to. Ta Beatka cały czas sprząta. Niech będzie jeszcze Melisa. Olena, proszę, chodzi po krasnala. Wchodzi Przemo, wchodzi Mariolka również. A Gerwazy dalej zaprasza, na przykład taką Karolinę, której nie ma w domu, bo ona sobie pracuje. Tomo też te się czai na Henka. Chce chyba kasę od niego pożyczyć, może ma więcej niż on. Chociaż nie sądzę. Jeszcze jest jakaś taka Natalia, to całkiem nowa osoba w tym mieście. Przyszła już właśnie para kwiatków. A ta dziewczyna przyjdzie jeszcze sobie z kimś. Przemo siedzi właśnie przed telewizorem. No wujas, nie zakłada już tej kurtki, no przepłacisz całą, a potem co? Będzie śmierdzić, no. Laura zajmuje się właśnie tutaj gośćmi i ich żołądkami, a Henku przysiadł się do Przemka. On pewnie wolałby już sam siedzieć przed tym telewizorem, a nie z jakimś starym dziadem, no ale trudno. Anastazja jeszcze mogłaby wpaść z mężem. O, ta dziewczyna przyprowadziła Jagodę. No i znowu Jagoda z Henkiem się będzie widzieć. Laura, ty zaraz sobie zjesz, ale najpierw zaproś kogoś od siebie, bo zawsze tylko dajesz pierwsze temu mężowi. On korzysta, profituje, a od ciebie nikogo nie ma. Ta gościuwa chce się już ściskać z wujkiem naszym, ale on idzie do swojej córki, jedynej Kinguni. Mamy tutaj Kasię rozgoleconą, ona tym razem pojawi się z Piotrkiem na pewno. Samuel wspomina zdradę, bo niestety najpierw on się dopuścił, a potem Lena w zemście również na nim. Częstujcie się może goście tymi tutaj tostami. Następnie zaprosimy jeszcze Ariannę. Ona też ostatnio jest całkiem dziecięca. Jakieś tam dzieci się pojawiły na jej koncie. Mariolka, po coś ty wzięła tego miśka? A ty, wujek, tak naprawdę mógłbyś się zająć tym, że goście pukają. Niech będzie jeszcze Felicja, no niestety ona jest nieobecna. Elik już za to przyszedł, rozgolecona też już się zjawia. Gerwazy zajmuje się właśnie córeczką, Tomo tutaj z tą Beatką wcinają. On podziwia jej perły, których nie ma. Niech jeszcze może rodzina obrazów się by zjawiła. Całkiem też są oni lubiani przez Laurę i zresztą wykonują ten sam zawód. Oni to się doczekali takiej gromady psów, że naprawdę aż szok. Ale bez psów jednak nie zaprosimy. Włóż Kingę Gerwaziu do łóżeczka. Laura za to zaprosi jeszcze z jedną osobę. Może w sumie tego Arniego jeszcze? I wtedy przyszłaby przywitać Ariannę i całą tą resztę. Wrócił ze szkoły Bartuś, on z kolei przyprowadził Matyldzie, której rodzice już się tutaj znajdują. Każdy tak się patrzy teraz Kingę. Śpiewają jej już 100 lat, ledwo zobaczyli dziecko, już śpiewy, nie śpiewy. Dobra, obrazowie, już tam nie dzwońcie, przecież widzicie, że stoję. Można by szybko zmienić Jurkowi pieluchy, Gerwaziu, tu jeszcze przed Arni. Nie oglądaj żadnych obłoków, Boże, to nie jest ciekawe. Jak tam goście się czujecie? Stoicie, nie wiecie, co ze sobą poczynić? Gerwazemu się nagle spodobała mocno Anastazja. Laura już zaczęła się zajmować dziećmi. Przemuś, ty jesteś w sumie nieźle zabawiony, to może byś podał jakieś drinki? Weź przykład z ojca. I tutaj po prostu zabawię tą gromadę, która się zjawiła. Bartuś, on siada sobie raczej na komputer, no ale tutaj będzie ci szybciej po prostu na telewizję zasiąść z gośćmi też, pokazać się, że żyjesz. Laura, słuchaj, że stać was pięknie na torcik, tak więc zaraz to załatwimy, torcik będzie podany i Laura od razu, żeby nie przegapić zdmuchnięcia świeczek, to po prostu przyprowadzi Jureczka do tortu. Raczej nikt więcej się tutaj już nie zjawi. O proszę, jak Przemuś nalał pięknie i równiutko wódzie. Tak więc wujku, stój tam, gdzie stoisz, zaraz przyjdzie twój synuś. No i Laura już usadowiła się pięknie przy torciku, nawet włączyli telewizor, bardzo ładnie. Każdy wie, że nie lubimy odgłosów takich przeszkadzających w imprezie.
Tomuś aż zgina w pół. Jagoda z tyłu zaraz stanęła. Pańczy się za blisko Laury Krząta. No i kolejny synuś będzie miał urodzinki. Pięknie, synuszku. Każdy tak patrzy po sobie. O co chodzi? Ej, ty się pojawił przysiłonka, czy co? Ta matka staje. I mamy urodziny, ja, Jureczka. Chciałam powiedzieć Januszka, ale nie, to jest Juruś. Piękny Juruś. Spójrzmy tylko. Wykapana matka. Ale może w wersji po prostu męskiej będzie ładny. Rozgoryczona tak się patrzy, bo na własnych dzieci nie ma, nie zdecydowała się z Piotrekiem mieć takowych. No i w taki sposób Jurciu staje się właśnie małym dzieciątkiem. Mama mogłaby go wynieść właśnie do łóżeczka. Nie Kingę, Kingę, tylko Jureczka. O, bardzo się bawi z Matyldzią. W sumie nawet do siebie pasujecie. Przemuś, może torcik? Nie, raczej nie chce. Ktoś reflektuje na ten tort? My specjalnie tak szybko robimy te imprezy, żeby torty się nie marnowały, żeby to śmieczki się zdemuchiwały. No Laura, proszę cię o coś, idź z tym Jurkiem. No dobra, nie chcecie tego tortu, to wynosimy to do kuchni w takim razie. Gdyby ktoś chciał, na kuchence stoi, a my przy okazji zaopatrzymy się w kolejny torcik. Tutaj wypadałoby, żeby Kinga została przyniesiona przez ojca, a Przemuś, jak widać, znalazł sobie najlepszego kumpla w postaci tego Damiana Obraza. Tak więc rodzice się przyjaźnią, dzieci też się przyjaźnią między sobą. Bardzo fajnie, uważam, że to jest w ogóle subcio. Kinga jeszcze zanim tort, to może by nie przebrać Jurka, bo to w ogóle nie ma sensu, ale przebrać właśnie Kingę. Co z tą Kingą się dzieje? Henku, o co z nią chodzi? Ona chyba zasnęła w tym momencie. A Samuel już wyszedł. Myślał, że to tylko synowie mają rodziny w tej religii, w tym domu. No nic, Przemuś nawet coś tam posprzątał. Eryk staje na tej brudnej i zaśmierdzonej butli. Beatka, jak widać, pociągnęła sobie kielicha. Co tam jej to szkodzi? Przemuś ogląda bajeczkę. No weź się z tą Matyldą, jak ona chciała coś od ciebie. Melisa, jak zawsze z Gerwazem tutaj dyskutuje. Chodź, wypuścisz tą Kingę. Bo to dziecko nie będzie mieć urodziny, a my już kupiliśmy tort. Zaraz wybije 18 i co to będzie? Jedno wielkie nieszczęście. No wypuść tego śpiocha. On już tak wyje. Henku z jakimś zadowoleniem i zaangażowaniem. On śpiewa, to jest Polak. Bierz tą Kingę z podłogi. Ona już budzi Jurka. Gwar taki w tej sypialni dzieci, naprawdę. No kto tak robi? Przemuś w dalszym ciągu z tym Damianem przebywa. Ja nie wiem, czy to ma wpływ na jego orientację. Bartuś już miał ochotę pójść spać. A Matylda chce się wykopać u nas? Nie wiadomo dlaczego. Gerwaziu, no znowu ją położył. Czyż ty jesteś oszalały, no? Ojciec trójkorga dzieci, a nie umie się zachować. Nie wie, co oznaczała poszczególny płacz dziecka małego. Eligiusz chyba też się będzie żegnał, tak samo jak i Kwiatek, czyli nasz rudy siwy. No Eligiusz, no odejść, człowieku! No, się jeszcze poczuł na tyle urażony, że od razu do domu wyszedł. Laura tak słucha tych śpiewów, nie śpiewów, od razu doleconej coś chciała. No Gerwazy, dawaj jej pieluszkę szybko. Pieluszka zmieniona i może jeszcze damy radę do torcika właśnie przynieść tą Kingę. Fajnie by było jako jedyna córka, żeby nie została pominięta przez rodziców. Chodźcie wszyscy gościa, córka Kinga. Bo tak się złożyło, że trzech chłopaków i jeszcze córa. Tak więc oczko w głowie. Coś ci tylko wchodzi, ona pod rękaw. Kilkoro osób się tutaj jeszcze uchowało na tej imprezie. W sumie większość bab, tak teraz patrzę. Wszyscy chodzą w zimowych ubraniach, ja to nie rozumiem tego. No wujku. Zaczynamy, zaczynamy, bo jeszcze Kingunia. Dmuchaj dziecko te świeczki, będzie kolejny tort do rozdzielenia dla gości. Mama też tam stoi z tyłu. No Kinga, masz zamiar dorosnąć? Przynajmniej zmienić grupę wiekową? Jezus, nagle wszystkie dziewczyny jak mdleją na widok tego Gerwazego. Boże, ona tylko taką starą koszulę w kratę. I co z nią się dzieje? Pomóż przy urodzinach. No i czemu nie pomagasz? Woli podać matce. No, no to co, to ty nie umiesz nic, nie wiesz coś takiego? Oj, Gerwazu. On już pewnie leci do drinku. Przygotuj jeszcze jakieś tam mieszańce. No i co z tą Kingą? Ona ma zamiar dorastać, czy nie? Włóż ją może do tego kojca. Zobaczymy, co ona postanowi. Takie małe dziecko, proszę. No sobie postanawia, czy dorastać, czy nie. Mariolka w jakiś się przebiera, swoje wizytowe. Dziwne, dziwne to wszystko. Ktoś tutaj jednak sobie uszczknął kawałek tego tortu, a z kolei Przemo zauważył, że ma prychola na czole, także mógłby tam właśnie się tym zająć. Ta Matylda chyba już poszła do domu, czy nie? Ona jest za mała, żeby tak długo siedzieć, także... Bartuś do niej zadzwoni. Laura mogłaby już podejść właśnie do Arianny, trochę się z nią tutaj pobawić, nawet do wcibi z Arnoldem by jej się marzył. Przemo to już wiadomo, siada na kompa po prostu. A Bartuś dzwoni do Matyldy, no każdy obraca się w swojej po prostu grupie wiekowej. Przemka chyba Damian zdenerwował, może za często do niego podchodzi, zbyt blisko. Laura bawi się z Arianną na ulicy, a Gerwazy? Ty, broń cię Boże, żeby ze mną spadł znowu flirtować, tak jak sam. Włącz może muzykę, może coś byście goście popili, bo to wszystko tak leży i się marnuje. To znaczy wujek wypije, oczywiście. Laura się zakumplowała właśnie z tym Arnoldem. Czy jest jeszcze taka Janinka? Bo jej jakoś nie widać. Gerwazy tam 100 lat śpiewa, może przyszedłby skorzystać z toalety.
Przemuś chce się zająć swoją siostrzyczką i on chce jej pomóc przy urodzinach, no ale niestety ona jest jakaś oporna. Bartosz również tańczy, nieważne, że w piżamce, ale przyszedł jeszcze do gości. Laura łazi tylko za Arianną. Chce kontaktować się z takimi osobami, których niestety, ale nie ma w tym domu. No, Przemuś niestety, ale rady nie daje. A Jurek już się obudził, tak więc może braciszek by wypuścił go. Mariolka czeka w kolejce do kibela, już zrezygnowała nawet z tego, mówiła, dobra, dotrzymam, zrobię u siebie. Laura też idzie do swojej córeczki. No, Przemo, co z tobą jest? Co się dzieje z Jureczkiem? Dlaczego nikt go nie chce wypuścić? Przemo, dlaczego ty stoisz przy tym... No patrz, przy tym łóżeczką stoi i się nie może ruszyć. Przemo. Gerwazy dzisiaj wyjątkowo trzeźwy, nie pijący. Siedzi przy stole. Henku chce z nim śpiewać. Lena, jak widać, już dawno się rozstała z Samuelem i on poszedł do domu. Ej, no co z wami jest, ludzie? Co się tutaj dzieje? Przemek, możesz odejść od tej córki? No patrz, on w ogóle nie reaguje znów, ten gość. Bartosz, może ty byś poszedł się wykąpać, co? Bo już jest późna godzina. Tego synka też by wypadało usadzić na nocnik po prostu. Jeden jest, ale brudny. Gerwaziu też przychodzi. No, no Przemo, co się nie ruszasz, tak? Masz jakiś mannequin challenge, czy co? No, co on robi tak samo? Laura może by zjadła sobie torcik? Gdzie mi tą kupą przed oczami, no serio? No, Damianek jak się bawi z Jureczkiem, ale fajny. Tylko, że jego trzeba wysadzić do kibelka. Gerwazy wszystkim pokazuje tą kupę z nocnika, no. Kto tak robi? Idź lepiej siku. Laura już zjadła, dosiadła się do Arianny, coś tam jeszcze sobie plotkują, najnowsze wieści ze świata. No i Przemo, niestety on nam się troszeczkę zaklinował. Zaklinował się ten nasz Przemusiek, nie chce ruszyć się zupełnie za grosz. A Laura coś tu dyskutuje z koleżanką tą Arianną. No Bartosz po raz kolejny położył się już spać, a Jurek jest zajmowany przez takiego właśnie Damiana. No z Przemem to nie wiem, będziemy musieli chyba tą sytuację inaczej rozwiązać, no bo nic, nie reaguje on po prostu. No i tym samym goście się powoli rozpraszają. Gerwazy mógłby jeszcze się wykąpać. A Damian w końcu zostawi tego Jureczka, no bez przesady, tak? Damian, czy ty byś mógł zostawić Jura? No naprawdę, on potrzebuje opieki też, a nie tylko zabawy, wiesz? Chłopak. Ja nie wiem, czy ta Beatka, ona jest jakąś ich pomocą domową, czy co? Najpierw sprząta, teraz im ścina krzewy. Dogląda jakichś kotów bezdomnych. Dziwna osoba. Laura w tym czasie zajmuje się właśnie Jurkiem. On był mniej oporny do tego, żeby urosnąć, tak więc... Po prostu żyje. No i z Przemem już jest całkiem źle. Nie chce on odejść od siostry i pomóc jej w urodzinach, ani po prostu nic. Podejrzewam, że Gerwazy by kładł się już spać, tak samo jak i Laura. No w sumie, aha, jak to jest Bartosz. No i w taki oto sposób spędziliśmy te urodziny. No jak widać, Henryk i Jagoda chodzą nadal za sobą. Może w tym samym czasie chcą też pójść do domu. A jakże by inaczej? Ej no, ty tak samo, Florencja, zejdź nam z drogi, my idziemy z Henkiem do domu. No i chcę doprowadzić do tego, żeby oni po prostu się zeszli. To jest wiadomo. Jurek wyje, Anastazja się piekli. Boże kochany, co za dom. Halo, co się tutaj dzieje? Proszę cię, Florencjo. No nie, do pomyślenia po prostu. Masakra jakaś. Co tu dzieje się w tym domu zwariowanym? Beatka też już się zmyła, ale przynajmniej doprowadziła nam cały dom do ładu. Tak więc miło z jej strony. Nie wiem, czy ona tak charytatywnie dla byłych żuli pracuje, czy po prostu lubi. Laura wstała, musi pogonić tą Florencję. Może jej się to uda. Halo, Florencjo, dlaczego nie pozwalasz Jagodzie i Henkowi wyjść? No, niepoważne po prostu, to jest niepoważne. Ich to zawołać nie da rady w ogóle. Może byście wszyscy już tak naprawdę poszli do domu, co? No cóż, chyba nic z tego. Oni robią po prostu im szantaż i strajk, ze względu na to, żeby żule nie miały już więcej dzieci. No i teraz ja bym chciała przenieść tą dziewczynkę, dzieciaczka. Przenieść teraz tą gościówę trochę dalej. No, Florencja całe szczęście przepuściła Jagodę, ale dalej toruje przejście po prostu Henkowi. Tak więc nic się tutaj w tym względzie nie zmieniło. A Przemo, ty? No ej, no, bez przesady. Daj, tak stoisz jak pokraka. No, Przemo, on stoi teraz, chciałby wziąć kąpiel chyba? Nie wiadomo, o co chodzi. Czemu się jakby połączył z matką? Czemu nie wydać się teraz na matkę jakby? Bożeż, kochany, już tak gra normalnie prowadzę duszę. Weź tą dziewczynkę, może temu się coś odmieni, nie wiadomo co. No naprawdę szkoda mi ciebie, Przemo. Chodź tu, Jerzy. Siedź na tej trawie i się męczy zamiast podejść do matki i poprosić o coś. Gerwazy też już wstaje, a Przemo w dalszym ciągu oprosić, co on robi. Stoi świl. No ma jakiś problem z tą siostrą po prostu. Spróbujmy go wyprowadzić razem z matką. A później z powrotem ich po prostu dołączymy do tej rodziny, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co ty, mamo? Zostawiasz nas? No bo widzisz, że Przemo świruje i po prostu... Chodź, Przemo, nie świruj. Gerwazy ma znowu problem z kolejnym synem, tak więc ci synowie to stanowią same problemy, naprawdę. Mamy ponownie tą samą sytuację i tutaj już nie będziemy robić żadnych przyjęć, tylko po prostu postarzymy te dzieci w jak najszybszym tempie.
Gerwazy, nie musisz nikogo zapraszać, Beatka będzie nam sprzątać, tak więc okej. I ponownie stara butelka w dziób. Dlaczego by nie? Beata, tam czyści kibel. No, powinieneś teraz się zeszkać w pieluchę? Wtedy... No nie, kładź go może na tej posadzce, co? No i Przemula znowu przyjechał, już bez tej spalonej dziewczyny. Gerwazy będzie karmić jeszcze Kingę. No to zróbmy to w tej samej kolejności, najpierw Jureczek. O Boże, Beata, jakie okrzyki! Te Beatki to są zwariowane dziewczyny. No i u Jureczka wszystko poszło bardzo pięknie. Chyba ma trochę inne włosy. Bo teraz widać jakieś takie uszy odstające i w ogóle. No dobra, Przemo, Boże. Nie świruj bażantów. Idź Gerwazy, Jurkowi przebierz pieluchę. Laura sobie w tym czasie zje torcika. A Przemo, co tak stoisz? Odpal ten telewizor. No ona chce mieć znowu dziecko. No jest niepoważna ta dziewczyna, naprawdę. Oglądaj z panią Beatką. Może ty chcesz w sumie, Laura, przyprowadź tą Kingę. Bo Gerwazemu to w ogóle nie wyszło. Co to jest? Gerwazy nie wie, co to tort. I wrócił Bartuśka akurat, tak więc na urodzinki siostry. Zobaczy przynajmniej ją. No i idzie w tym momencie właśnie Kingunia. Jeszcze chyba śpiąc, bo cały czas oczy ma zamknięte. O proszę, jaka Kinga. O, ona śpi cały czas. O, dopiero teraz się zbudziła, bo trąbki usłyszała. No, Kinga, dawaj. Jest, tym razem się udało. I jakież ona ma bujne włosy. No, czuprynka jest niezła. Wygląd ma dość, powiedzmy, że specyficzny. Specyficzna uroda po prostu. Jak patrzę się na Bartuśka. Ogólnie te dzieci wszystkie są tak do siebie podobne. Wszystkie po prostu na ten sam jeden deseń. Trzeba ją tylko wykąpać. No i po krzyku zrobione. Przemo tym razem ma się całkiem chyba dobrze. Matka ma się tym zająć. Nie syn. Laura, ty się miałaś tym zająć, a nie tylko obżerać słodkim. No i w taki oto sposób mamy dorośnięte już maluszki. To jest właśnie przykład, jak starszy brat olewa młodszego.